odcinek dedykuję pamięci wszystkich więźniów obozów koncentracyjnych biorących udział w budowie rakiet V2 w Paneminde oraz Nordhausen. Porucznik Charles Stewart, dowódca kontrwywiadu 44. Dywizji Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, miał dziś swój szczęśliwy dzień. Właśnie w ręce wpadł mu konstruktor rakiet Werner von Braun. Kilka dni po przyjęciu niemieckich inżynierów rakietowych przeniesiono ich do dawnych koszar wojskowych w Garmisch-Partenkirchen w Alpach Bawarskich. Będąc w obozie, Werner opracował dla Amerykanów broszurkę na temat przyszłości rakiet zatytułowaną Przegląd dotychczasowych niemieckich badań nad rakietami na paliwo ciekłe i perspektywy na przyszłość. Według niego rakiety staną się w przyszłości środkiem, który zrewolucjonizuje przyszły transport. Dzięki nim będzie można podróżować na Księżyc i inne planety. Dokumentacją przejętą przez Amerykanów zajął się szef wywiadu technicznego służb uzbrojenia amerykańskich sił lądowych w Europie, Holger Toftoy. Był on również odpowiedzialny za misję pozyskania 100 bojowych pocisków V2 i transport ich na poligon White Sands w stanie Nowy Meksyk. Wbrew porozumieniom jałtańskim, które oddawały fabrykę Mittelwerk z dniem 1 czerwca Rosjanom, Amerykanie ogołocili korytarze z większości użytecznych części. Pomagali im w tym zasowitą zapłatę sami więźniowie, którzy w tych tunelach jeszcze nie tak dawno pracowali na co dzień. Pierwszy pociąg załadowany częściami opuścił Nordhausen 22 maja 1945 roku. Aż do 31 maja codziennie wysyłany był kolejny transport liczący po 40 wagonów. Elementy rakiet zostały przetransportowane do Antwerpii, a później statkami do Nowego Orleanu i później na poligon White Sands. 19 czerwca 1945 roku von Braun został przeniesiony na początku do Monachium, a później do zamku Kranzberg w górach Taunus, gdzie odbywały się przesłuchania czołowych przedstawicieli niemieckiego przemysłu, ekonomii i nowych technologii. Byli to m.in. Albert Speer, Hermann Oberth czy Ferdinand Porsche. Pozostała grupa naukowców i inżynierów została przeniesiona do miasteczka Witzenhausen. To z tego miejsca dla wielu z nich rozpoczęła się wyprawa na Księżyc, ponieważ było to ostatnie miejsce pobytu przed podróżą w ramach operacji Overcast, czyli pochmurne niebo. Za 6 dolarów dziennie zobowiązali się dalej pracować nad rozwojem technologii rakietowych, ale tym razem dla innego mocarstwa. Kontrakty, które podpisali, nosiły datę 16 września 1945 roku i miały być ważne przez kolejne 6 miesięcy. Ostatecznie grupa niemieckich inżynierów mających pracować w USA liczyła 118 osób. 18 września 1945 roku Douglas C-54 z Wernerem von Braunem na pokładzie wylądował w amerykańskiej bazie lotniczej Wilmington w stanie Delaware. Następnego dnia leci do Bostonu, aby ostatecznie popłynąć statkiem do Fort Strong na Long Island, gdzie mieściła się siedziba wywiadu wojsk lądowych USA. Było to miejsce, w którym po raz kolejny przesłuchiwano 7 niemieckich inżynierów. Dnia 6 lipca 1945 roku Kolegium Połączonych Szefów Sztabów przyjmuje tajne memorandum o wykorzystaniu niemieckich specjalistów z dziedziny nauki i techniki w Stanach Zjednoczonych. W memorandum zostało zawarte postanowienie, że w ramach operacji zostaną ściągnięci do USA tylko ci specjaliści, na których nie ciążą zarzuty zbrodni wojennych. Cele, jakie przedstawiono przed niemieckimi naukowcami, to przede wszystkim przeszkolenie amerykańskiego personelu wojskowego i naukowego, zmontowanie pocisków V2 z części przywiezionych z Nordhausen i wystrzelenie ich na odległym o około 60 km poligonie White Sands, mieszczącym się już w granicach stanu Nowy Meksyk. Dodatkowo miano też z Niemcami konsultować wykorzystanie rakiet w celach wojskowych oraz badawczych. Pierwszy test naziemny rakiety V2 w USA przeprowadzono 15 marca 1946 roku, choć nie był zbyt udany. Za pewien sukces można dopiero uznać trzeci test przeprowadzony 10 maja, w którym to rakieta osiągnęła pułap 120 km. Dosyć pechowa okazała się czwarta próba.
bo doszło niemal do międzynarodowego skandalu. Otóż w wyniku awarii systemu sterowania rakieta skręciła na terytorium Meksyku, żłobiąc niedaleko miasta granicznego Ciudad Juárez, lej o głębokości 9 metrów i średnicy 15. Pierwsze dni pobytu niemieckich naukowców na amerykańskiej ziemi nie należały do przyjemnych. Mieszkali w drewnianych barakach, na jałowym, pustynnym terenie, w sąsiedztwie grzechotników. Dodatkowo wszelkie ograniczenia w poruszaniu się, nieufność amerykańskiego personelu dawały Niemcom się we znaki. Wernera najbardziej drażniło, że kiedyś miał pod sobą tysiące inżynierów, a teraz odpowiada przed pryszczatym 26-letnim majorem Jimem Hamillem, który posiada licencję z inżynierii. Niestety, jego ambitne plany z młodości podboju kosmosu nikogo nie interesowały. Początkowa ekscytacja zamieniła się w nudny rytuał. Szkolenia, montowanie i odpalanie rakiet. Spora ilość części przewieziona do Stanów, około 300 wagonów, była popsuta i nie nadawała się do użytku. Brakowało również odpowiedniego sprzętu. Zniechęcony tym wszystkim von Braun wielokrotnie składał rezygnację, ale te za każdym razem lądowały w koszu Hamilla. Pewnym przełomem w jego życiu okazał się ślub z Marią von Quistrow, na który wrócił na chwilę do Niemiec, gdzie w miejscowości Landshut były internowane rodziny pracujących w Stanach naukowców. Przy tak dużej ilości czasu, jaką teraz dysponował, mógł zająć się również rodziną. Nie stronił także od wywiadów, w których snuł swoje wizje o udoskonalonej rakiecie V2 jako statku kosmicznym, która zapatrzona w skrzydła mogłaby powrócić do atmosfery i bezpiecznie wylądować na Ziemi. Miał w głowie nawet wizję stacji kosmicznej w kształcie koła, które wirując będzie wytwarzało sztuczną grawitację. Pod koniec 1946 roku do lokalnej prasy przeciekła informacja, że cała ekipa niemieckich inżynierów przymierza się do przyjęcia amerykańskiego obywatelstwa. Nie wszystkim ta informacja przypadła do gustu. 30 grudnia 1946 roku grupa prominentnych obywateli wysłała do prezydenta Trumana protest. W grupie tej znalazł się również sam Albert Einstein. Sprawa zaczęła przybierać dla wojska nieciekawy obrót. Jeżeli prace nad amerykańskimi rakietami przez niemieckich inżynierów mają być kontynuowane, trzeba zacząć działać. Muszą stać się wzorowymi imigrantami, a ich nazistowską przeszłość trzeba zatrzeć. Duża część niemieckich archiwów została zniszczona podczas wojny, a sam von Braun we wszystkich chętnie dawanych wywiadach skrzętnie ukrywał swoją ciemną przeszłość. Pomimo żółwiego tempa, prace i testy nad rakietami V2 posuwały się jednak naprzód. W ramach operacji Sandy udało się wystrzelić rakietę z pokładu lotniskowca USS Midway u wybrzeży Bermudów. Natomiast w ramach programu Hermes we współpracy z General Electric Company udało się na poligonie White Sands wystrzelić pierwsze zmodyfikowane rakiety V2. Jednak prawdziwym przełomem okazały się dopiero loty rakiet V2, użyte jako pierwszy stopień rakiety dwustopniowych wraz z rakietą VAC Corporal, stworzoną w JPL w Caltechu w ramach projektu Bumper. W 1950 roku, na początku wojny w Korei, von Brauna wraz z całym zespołem niemieckich inżynierów przeniesiono do Huntsville w stanie Alabama, gdzie powstał Redstone Arsenal, mieszczący się w starych magazynach fabryki broni chemicznej z czasów II wojny światowej. Tam miał spędzić większą część swojego przyszłego życia. Werner von Braun swoje umiejętności inżynierskie i menedżerskie oraz przywiązanie Amerykanów do literatury science fiction zdołał dość umiejętnie wykorzystać do swoich celów. Rozbudzał coraz bardziej zainteresowanie podbojem kosmicznym u amerykańskich obywateli. Na początku lat 50. magazyn Colliers zaprosił von Brauna do podzielenia się swoją wizją eksploracji kosmosu. Artykuły okazały się strzałem w dziesiątkę. W szczytowym okresie osiągnęły nakład 4 milionów egzemplarzy. Niemiecki inżynier z dziwnym, obcym akcentem podbił serca Amerykanów. Mniej więcej w tym samym czasie Walt Disney postanowił wykorzystać telewizję do promocji Disneylandu w Kalifornii. Świat baśni i rozrywki składał się z 4 światów, a jednym z nich miał być Tomorrowland.
jego konsultantem ku zaskoczeniu wielu osób został nie kto inny jak Werner von Braun. 9 marca 1955 roku na kanale ABC wyemitowany został Człowiek w kosmosie. Według Disneya chodziło o przedstawienie najnowszych planów podboju kosmosu za pomocą narzędzi z jego branży, czyli animacji. Wkład niemieckiego inżyniera w film był ogromny. Przedstawił w nim wszystkie istotne aspekty. Od operacji tankowania, po gotowanie i jedzenie w stanie nieważkości. Współpraca między tymi panami zaowocowała jeszcze dwoma filmami. Człowiek i Księżyc oraz Mars i dalej. Krytycy odnieśli się bardzo pozytywnie do wszystkich trzech filmów i docenili wkład von Brauna. Pisali, w filmach tych znalazły się przemyślenia najlepszych umysłów naukowych pracujących obecnie nad projektami kosmicznymi, dzięki czemu obraz jest bardziej faktem niż fantazją. 10 lat później, 13 kwietnia 1965 roku, w rewanżu Walt Disney, jego brat oraz inni dyrektorzy Disneya na zaproszenie von Brauna odwiedzili Centrum Marshalla, ale wizyta ta nie zaowocowała kolejnymi produkcjami. Wizje von Brauna sięgały nawet Marsa. W książce The Mars Project opisuje pomysł podróży na czerwoną planetę flotą 10 statków kosmicznych, w których znajdowałoby się 70 astronautów i 10 lądowników. Nie były to tylko czyste fantazje. Von Braun przeliczał wszystkie swoje koncepcje. Oczywiście wynikało z nich, że do realizacji takiego projektu żadne państwo nie jest jednak na razie gotowe. W latach 1957-58 w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki zadeklarowały, że z tej okazji wystrzelą na orbitę okołoziemską pierwszego satelitę naukowego. Po stronie amerykańskiej swoją gotowość do tego wyczynu zadeklarował sam Werner von Braun i to już w 1954 roku. Niestety, jego projekt odrzucono i zasugerowano, żeby lepiej zajął się swoimi rakietami wojskowymi. Chciano, aby pierwszy amerykański satelita był skonstruowany i wystrzelony przez amerykańskich inżynierów z cywilnej agencji, a nie niemieckich inżynierów z wojskowej agencji. Wybór padł na laboratorium badawcze marynarki wojennej, które do tego celu miało użyć swojej rakiety Vanguard. Wybór ten okazał się z perspektywy czasu kolosalną porażką administracji prezydenta Dwighta Eisenhowera. Po pierwsze program Vanguard zaliczył ogromne opóźnienie, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że 4 października 1957 roku Związek Radziecki umieścił na orbicie jako pierwszy swoją satelitę o nazwie Sputnik 1. A miesiąc później, 6 grudnia 1957 roku, w kosmosie znalazł się również Sputnik 2 i w dodatku z żywym stworzeniem, psem Łajką. Po drugie, pierwsza próba wyniesienia w kosmos amerykańskiego satelity skończyła się kompletną katastrofą. Uchylmy trochę rąbkę tajemnicy. Również 6 grudnia z przylądka Canaveral miała wznieść się rakieta Vanguard z 1,5-kilogramowym satelitą. Niestety wzniosła się tylko na niecałe 1,5 metra, po czym z impetem opadła na stanowisko startowe i wybuchła. Satelita natomiast potoczył się w krzaki, wydając piski, jakby nic się nie stało. Obecny przy tym zdarzeniu dziennikarz New York Timesa krótko stwierdził: na litość boską, niech ktoś się znajdzie i zastrzeli. Aby uratować honor USA, zwrócono się ponownie do Wernera von Brauna. Już 31 stycznia 1958 roku niemiecki inżynier z dumą obserwował lot swojej zmodyfikowanej rakiety Jupiter z pierwszym amerykańskim satelitą naukowym. Jeszcze tego samego dnia Explorer 1 został umieszczony na orbicie. Gdyby nie odrzucono pierwszej propozycji von Brauna o budowie satelity, historia ta potoczyłaby się całkiem inaczej i być może to Amerykanie wyprzedziliby Rosjan już na początku wyścigu o podbój kosmosu. 6 miesięcy później, 29 lipca 1958 roku,
prezydent Dwight Eisenhower utworzył cywilną narodową administrację aeronautyki i przestrzeni kosmicznej NASA. A z dniem 1 lipca 1960 roku Redstone Arsenal zostało zreorganizowane na ośrodek NASA George Marshall Space Flight Center. Wernher von Braun został jego pierwszym dyrektorem.